Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w którym mówię Wam o książce, którą przeczytałem i mówię Wam, czy ją warto przeczytać, czy nie. To dzieło, które trafiło w moje ręce jakiś czas temu, czyli Włam się do mózgu Radka Koterskiego, no to jest książka, która jest szeroko znana raczej, jeśli ktoś się obraca w sferze YouTube'owej, no bo jak wiemy, Radek Koterski jest autorem kanału Polimaty, a później też dużo osób go zna z reklam banku i tak dalej. Także no, napisał kilka lat temu książkę właśnie o tym wdzięcznym tytule Włam się do mózgu, w którym opowiada o nauce i o tym, jak się lepiej uczyć. Nie wiem, czy bym był w stanie sobie wyobrazić jakąś lepszą osobę na tym miejscu, która mogłaby napisać książkę na ten temat, jeśli chodzi o taki charakter popularno-naukowy, no bo Radek Koterski jest znany jako ten mądry chłopak w garniturze w internecie, który mówi mądre rzeczy jeszcze z bardzo dobrą dykcją, więc do takiej książki jest człowiekiem idealnym. No i ja, szczerze mówiąc, jako że zajmuję się od kilku lat nauką w takim znaczeniu, jak się uczyć, no to właśnie ta książka się wydaje, dla mnie wydawała zawsze, no, że trzeba po nią prędzej czy później sięgnąć. Jako że mam już trochę doświadczenia własnego, to wiele stron, jakby rozdziałów z tej cegły, no wcale nie takiej cegły, 300 stron to nie jest dużo, wydawało się dla mnie, no, już znanymi, ale warto sobie było o nich przypomnieć, ale może o tym za chwilę. Na początek, jak jest pobudowane to dzieło? Ma stron, tak jak już wspomniałem wcześniej, 300, trochę mniej, 280 coś. Jest 20 rozdziałów, mniej więcej po 10-20 stron, to w zależności od rozdziału oczywiście. Są krótsze, dłuższe, ale generalnie taka struktura jest dość sprzyjająca dla tych wszystkich, którzy od czytania książek się raczej wzdrygają i ich nie czytają, to możecie sobie spokojnie po rozdziale dziennie poczytać i w 20 dni macie całą książkę zrobioną. Także dla Was jest to bardzo duża zaleta. Z tych 20 rozdziałów, 15 rozdziałów to są rozdziały metodyczne, czyli jeden rozdział, jedna metoda nauki. I te wszystkie metody nauki opisywane przez Radka Koterskiego tutaj są opisane z bardzo dużym zapleczem naukowym. To znaczy są, jakby to nie jest takie, wiecie, wyciągane z nikogo te wszystkie metody badania i tak dalej, tylko wszystko jest oparte właśnie na faktycznych publikacjach naukowców, badaczy i tak dalej. Ma bardzo duży background tak zwany naukowy, więc to jest ogromny, ogromny plus. I oczywiście te wszystkie badania możecie sobie później sami przejrzeć, bo są w bibliografii do każdego z rozdziałów macie całą listę publikacji, badań, książek, z których korzystał autor właśnie przy pisaniu danego rozdziału. Często co się pojawia, no to są na przykład wykresy, tu pierwszy lepszy z brzegu, więc macie te rzeczy przedstawione nie takim bełkotem naukowym non-stop, 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 po prostu tekst, 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 tylko faktycznie są jakieś też wykresy, dane, wyniki, badań, nie wiem, obrazki, wszystko co pomaga Wam ogarnąć ten chaos dookoła i faktycznie te metody nauki przyswoić, więc to jest też z mojej strony bardzo duży plus. Ale może zaznaczmy minus od razu. Książka ma ten duży minus, że jest bardzo osobista. To znaczy, no nie wiem, czy sięgając po książce o metodach nauki chcecie czytać autobiografię Radka Koterskiego, oczywiście na pewno bardzo w wersji mini, ale jest bardzo dużo takich wyskoków, które moim zdaniem są niepotrzebne, aczkolwiek rozumiem je z takiego naukowego punktu widzenia, że dzięki tym wyskokom do własnej historii pomagasz, jakby tak, Radek Koterski pomaga ludziom, którzy to czytają, gdzieś tam skojarzyć pewne fakty, skojarzyć pewne metody. Na przykład mi się teraz kojarzy na pewno z metodą majstersztyku bodajże to pożyczanie notatek od koleżanki na studiach i robienie własnych notatek z notatek koleżanki, więc dzięki temu będę pamiętał o tej metodzie. Może to jest duży plus, dla mnie było to miejscami męczące i męczące były dla mnie też częste suchary. Częste epitety, porównania, które są były tak suche, że po prostu aż miałem ochotę wstać, rozpędzić się i walnąć głową w ścianę. Okej, ale przejdźmy już może do recenzji samej treści, więc postaram się nie spoilerować. Nie będę Wam mówił konkretnie, jakie to są metody i tak dalej. Postaram się Wam powiedzieć, o czym ta książka jest i czy warto w ogóle to czytać. Po pierwsze,
bardzo ważne jest to, że wszystkie metody zawarte w tej książce są przetestowane przez Radka Kotarskiego. To znaczy, to nie jest taki naukowy, teoretyczny bełkot, takie bajdurzenie, po prostu lanie wody, lanie kolejnych liter, kolejnych wyrazów i zdań, tylko faktycznie jest to oparte właśnie na tym doświadczeniu, które przed chwilą skrytykowałem. Które jest bardzo duże i bardzo imponujące, no bo Radek Kotarski nauczył się w 6 miesięcy języka szwedzkiego, zdał certyfikat z tego języka i też został jurorem bądź sędzią zawodów piwowarskich, browarniczych, więc to jest bardzo dużo nauki i te wszystkie metody, które on tutaj zawarł, testował właśnie ucząc się do tych dwóch rzeczy, więc każda z nich jest podparta jakimś osobistym doświadczeniem, które może i wcześniej skrytykowałem w pewnym stopniu, tak możecie powiedzieć, ale to są dwie zupełnie inne rzeczy. W każdym razie warte jest zauważenia to, że to wszystko, co tutaj jest zawarte, zostało przetestowane. I to jest ogromny plus. Niektórym się może to podobać, niektórym nie, ale Radek Kotarski nie daje jednoznacznej odpowiedzi, która metoda jest najlepsza i moim zdaniem jest to bardzo dobre, ponieważ tak naprawdę każda metoda jest dla innej osoby lepsza bądź gorsza. Nie ma jednej takiej guru metod w nauce, czy to języków, czy w nauce jakichś umiejętności praktycznych, czy w nauce, nie wiem, treści, teorii na studia medyczne, nie ma jednej konkretnej metody, która każdemu będzie się będzie przynosić najlepsze efekty. Więc bardzo ważne jest to, że Radek Kotarski nie mówi tutaj, jak się chcecie uczyć i mieć największe efekty, to wybierzcie metodę piątą, szóstą albo dziewiątą. Nie, to jest wszystko tutaj tak powiedziane, że hej, masz metodę, mówię ci, jak ona działa, więc weź sobie teraz, spróbuj ją zastosować w życiu, jeśli ci się podoba, zobacz, jakie są z tego efekty i później zdecyduj, czy ona ci się podoba, czy będziesz z niej korzystał, czy nie. To jest moim zdaniem bardzo fajne podejście, nie jest jakieś takie pisanie, nie wiem, z punktu widzenia stawiania się w roli guru, lidera, człowieka, który powinien pokazywać, musisz zrobić to tak, tak czy siak. Jest to książka, która w pewnym stopniu nawet zmusza do refleksji, tak? Ja na przykład osobiście, mimo że część metod, które tu są opisane, znałem wcześniej, ze dwie lub trzy już zdążyłem wprowadzić swoją naukę, więc zacząłem się uczyć, korzystając z tego, co dzięki tej książce się nauczyłem, no i zobaczymy za jakiś czas, czy one mają rację bytu w moim przypadku, bo w moim przypadku mogą mieć, w waszym przypadku mogą nie mieć, ale warto je stosować. Nie powiem, jakie to metody, możecie zgadnąć, jeśli przeczytaliście, napisać w komentarzu, co mianowicie mam na myśli w tym momencie. Także ja chciałem podkreślić tak jeszcze od siebie z własnego doświadczenia, że jeśli przeczytacie tę książkę, macie problem z nauką, bądź chcecie ją polepszyć, lepiej się uczyć, lepiej ogarniać rzeczy dookoła was, to pamiętajcie, że metody nauki nie muszą być przyjemne, nie muszą być komfortowe, one przede wszystkim muszą być efektywne. I to nie jest też tak, że musicie się męczyć oczywiście, stosując je, bo to ma jeszcze mniejszy sens, ale też pamiętajcie, że pewne wyniki widzimy dopiero po czasie, czyli jeśli, nie wiem, stwierdzacie, że nauczycie się nowego języka, to po miesiącu prawdopodobnie nie zauważycie, czy metoda A czy B działa lepiej, tylko będziecie to zauważać no, w perspektywie miesięcy czy nawet lat, więc nie zrażajcie się na pewno do tego, co tutaj przeczytacie i też nie oceniajcie tej książki czy tych metod opisanych w książce właśnie w sposób taki, że no ja przez 3 miesiące stosowałem to i to i to, ale nie widzę żadnej poprawy, to znaczy, że książka jest głupia B i w ogóle nie będę się do niej stosował. No nie, to podejście jest bez sensu, moim zdaniem przynajmniej, i tak nie powinno to działać, więc ja na waszym miejscu taki apel, chciałbym, żebyście traktowali to coś jako dużą pomoc, ale też nie jako jedyne remedium na problemy w nauce, czy na to, że chcecie poprawić swoje wyniki, nauczyć się czegoś nowego, bądź po prostu eksperymentować samym sobą. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję książki Włam się do mózgu Radka Kotarskiego. Ogólnie polecam, daję jej tak 6-7 na 10. Jest poprawna, jest dobra, nie urywa dupy za przeproszeniem, ale jest całkiem spoko. Więc jeśli potrzebujecie fajny, łatwy, prosty sposób mieć wyłożone, jak się należy uczyć, to ta piosenka, ta książka. To ta książka jest totalnie dla was. Napiszcie mi, czy czytaliście i jeśli czytaliście, to jakie są wasze wrażenia na temat tej książki. No i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Na razie, cześć!